Kolejny sukces mamy ginekolog. Udało się jej doprowadzić do szału. Lekarzy, którzy nigdy nie przyjmują swojej rodziny poza kolejką, lekarzy, którzy to robią, ale uważają, że powinno się o tym nie mówić. Pacjentów czekających w kolejkach na NFZ, swojego profesora, dyrekcję szpitala, która najwyraźniej nie wie o tym, jak lekarze pracują. Sam NFZ, Maję Staśko oraz całe grono innych celebrytów. Mama ginekolog po godzinach pracy w poradni ginekologicznej przyjęła swoją znajomą. Wywołało to oburzenie, bo dlaczego znajomy lekarza może dostać się do przychodni szybciej po znajomości, podczas kiedy każdy kolejny musi czekać w kolejce, gdzie tu jest równy dostęp do świadczeń? Czy takie postępowanie jest etyczne? Jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że nigdy nie wykorzystywa swoich znajomości, swojego miejsca pracy, tego, że jest lekarzem, żeby zapewnić swoim bliskim, znajomym łatwiejszy, wygodniejszy dostęp do świadczeń, ja jeszcze nie spotkałem takiego lekarza. Co uważam, że jest dosyć normalne. Nigdy jeszcze nie spotkałem pacjenta czy rodziny pacjenta, która korzystała ze wszystkich możliwości, etycznych bądź nieetycznych, żeby zapewnić sobie albo swojej rodzinie dostęp do jak najlepszego, najszybszego leczenia. Na przykład przez przychodzenie na prywatną wizytę do lekarza, który pracuje akurat na oddziale, albo dopominanie się o jak najszybsze terminy leczenia czy diagnostyki. Jednocześnie dopchanie gdzieś swojej rodziny do kolejki, na przykład do kolejki oczekiwania na SOR-ze, wcale nie musi się wiązać z wydłużeniem oczekiwania dla innych pacjentów. Bo na przykład pracując w szpitalu, gdzie jest SOR, mogę sam zejść na SOR i sam zlecić badania znajomym. Lekarz SOR obsługuje swoich pacjentów, a ja obsługuję tylko jednego pacjenta, zlecając mu badania, diagnostykę, badając go w ramach swojego wolnego czasu po godzinach pracy albo w momencie, kiedy mam przerwę obiadową, rezygnując z niej. Taka sama sytuacja w poradni. Czy w ten sposób wydłuża się okres oczekiwania dla innych pacjentów? Nie, bo gdyby nie ten mój znajomy, to mnie by tam w ogóle nie było i bym też nie przyjął żadnego innego pacjenta. Czy w ten sposób skracam kolejkę? Tak, dlatego że ten znajomy czy ktoś z rodziny to prędzej czy później i tak musiałby być zaopatrzony przez któregoś z lekarzy w SOR i wszyscy ci pacjenci, którzy przyszliby po nim, musieliby czekać odpowiednio dłużej, bo byłaby jedna osoba więcej. Po prostu jest jeden pacjent mniej. Jednego pacjenta mniej, który nie ma udzielanych bezprawnych świadczeń, dlatego że mój znajomy jest tak samo ubezpieczony jak wszyscy pozostali pacjenci i ma takie same prawo skorzystania ze świadczeń jak wszyscy pozostali. Jedyne co się zmienia to czas oczekiwania. Po drugie, wszyscy tak robią, ale nikt nie jest na tyle głupi, żeby o tym mówić. No dobra, to jeżeli wszyscy to wiedzą, ale nikt o tym nie mówi, to jest to klasyczna tajemnica Poliszynela. Jeżeli mamy jakikolwiek pożytek z tych wszystkich influencerów, tych, którzy promują dosyć nierealne wyobrażenia o zawodzie, to właśnie taki, że prowokują do dyskusji. Może przyszedł właśnie czas, żeby zacząć o tym mówić. Czy takie postępowanie jest legalne? Czy takie postępowanie jest etyczne? To zjawisko istnieje od lat, a słyszeliście, żeby kiedykolwiek odbyła się publiczna debata na ten temat? Nigdy. Do czasu mamy ginekolog. Ja się cieszę, że ktoś w końcu zaczął o tym mówić i mamy debatę, czy to jest etyczne, czy to jest legalne, czy wolno tak robić. Wiecie, jak wygląda praca w poradni? No, każdego dnia co najmniej jest jeden pacjent, który prosi, żeby go dorejestrować. Rejestrację odsyła do lekarza, bo to lekarz decyduje, czy przyjmie dodatkowego pacjenta. A teraz jak NFZ daje takie jasne sygnały, że tego nie wolno robić, to ja mogę temu pacjentowi pokazać ten komentarz NFZ, mówiąc, że proszę pana, ja tu nie mogę przyjąć nawet swojej matki, co dopiero pana mam przyjąć dodatkowo? Przypadek mamy ginekolog pokazał, że po prostu nie wolno przyjmować dodatkowych pacjentów. Zapraszam na koniec kolejki do poradni za pół roku albo proszę iść na SOR, skąd odeślę pana do poradni. A może chcecie, żeby lekarz zostawał w pracy po godzinach po to, żeby przyjmować nieznajomych ludzi? Jeśli ktoś chce, to niech w ramach wolnego czasu ratuje świat, ale nie można tego od kogoś wymagać. Czy wy robicie w pracy darmowe nadgodziny po to, żeby pomagać zupełnie nieznajomym ludziom? Na pewno. A jednak są lekarze, którzy to robią. Lekarze, którzy przyjmują zwykłych, szeregowych pacjentów bez znajomości do poradni na NFZ. Pacjentów, którzy także nie oczekiwali odpowiednio długiego czasu w kolejce, tylko na przykład dorejestrowali się rano. Z taką sytuacją mamy do czynienia za każdym razem, kiedy w poradni jest więcej pacjentów niż według zaleceń NFZ być powinno. Tacy lekarze muszą pracować albo szybciej, czyli zwiększać ryzyko błędu, albo zostawać dłużej i nikt im najczęściej za to nie płaci. Do tej pory ci lekarze byli uznawani za dobrych ludzi, dobrych lekarzy. Ale teraz się okazuje, że robić czegoś takiego nie wolno. Nie wolno przyjmować pacjentów bez znajomości albo ze znajomościami. Jak widzicie, taka zasada jest obosieczna. NFZ teraz robi kontrolę w oddziale, w którym mama ginekolog pracuje. Świetnie, NFZ stoi na straży kolei. Ja myślałem, że NFZ będzie się zajmował polepszaniem dostępu do świadczeń, a nie dokonywał kontroli u osób, które w ramach swojego wolnego czasu ten dostęp do świadczeń ułatwiają. Kolejka najwyraźniej ma być dłuższa.
Takie postępowanie tylko pogorszy dostęp do świadczeń, bo lekarze nie będą przyjmować dodatkowych pacjentów. A to specjalne traktowanie z jakiegoś powodu pacjentom nigdy nie przeszkadza, jeżeli to oni są specjalnie traktowani. Pełno moich znajomych, ja także, dostajemy każdego tygodnia co najmniej jedną wiadomość o tym, że komuś znajomemu czy komuś bliskiego coś dolega. Gdy ci moi znajomi piszą, wpadnij do mnie, zarejestruję cię na SOR, zrobię ci diagnostykę badania, to nie kojarzę, żeby ktokolwiek napisał, nie, to jest nieetyczne, będę czekał 8 godzin na SOR-ze, tak jak należy. I ja myślę, że to jest zupełnie normalne, że w każdej branży się pomaga bliskim. Rodzina urzędnika coś szybciej załatwi w urzędzie. Górnicy mają tańszy węgiel, a pracownicy szpitala mają łatwiejszy dostęp do świadczeń. A argument, że pracując po godzinach zużywa się sprzęt pracodawcy, materiały jednorazowe, prąd do USG, ręcznik, papier do USG, prąd na oświetlenie. W szpitalu na koszt wszystkich materiałów składamy się wszyscy, ale składa się też osoba, która po znajomości jest przyjmowana. Ta osoba też jest ubezpieczona, ma takie same prawo do świadczeń. Ma takie same prawo do dostępu do tych wszystkich materiałów jednorazowych. Zresztą koszt tych materiałów jednorazowych jest marginalny, jest praktycznie pomijalny i czepianie się tego, co myślę, że to jest po prostu czepialstwo. Jeśli nie przeszkadza to przełożonym, to myślę, że nikomu nie powinno to przeszkadzać. I mówią, że na NFZ są limity i jeżeli rozlicza się na NFZ swoich znajomych, to wydłuży się kolejka dla osób, które są później. Ale z tego, co mi wiadomo, to na konsultacje w czasie ciąży, w poradni ginekologicznej oraz na badanie USG nie ma limitów. Ale nie jestem pewien na 100%, jeżeli to jest nieprawda, to mnie poprawcie. Dlatego ja nie dołączam się do hejtu na mamy ginekolog. Cieszę się, że w sposób zamierzony lub niezamierzony wywołała dyskusję na ten temat. Dyskusję, która jest bardzo potrzebna.